Robisz zdjęcia aparatem lub telefonem i szukasz inspiracji? Gdy zacząłem swoją przygodę z fotografią, przelewałem moje przemyślenia na papier. Dziś mam dla ciebie audiobook, który powstawał przez kilka lat. W tej podróży odkryjemy dwie kluczowe części tego audiobooka. Pierwsza z nich to podróż przez labirynt ludzkich myśli, emocji i percepcji, które stanowią sedno fotograficznego przekazu. To tutaj ukryte są tajemnice, które wnoszą głębie i znaczenie do naszych zdjęć. Ale to tylko początek. Druga część przeniesie nas w świat technicznych aspektów fotografii, ukazując, jak zrozumienie psychologicznych podstaw może rewolucjonizować nasze podejście do techniki fotografowania. Przełamiemy bariery, ucząc się wykorzystywać narzędzia w taki sposób, który podkreśla istotę emocji i przekazu w każdym ujęciu. Jeśli szukasz inspiracji, chcesz zgłębić tajemnicę psychologii fotografii i odkryć techniczne możliwości, to ten audiobook jest dla Ciebie. Mam nadzieję, że te treści wzbogacą spojrzenie na fotografię i dodadzą nowych kolorów do Twojej pasji. Już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Autoportret, psychologia fotografii i jej podstawy. Jestem obserwatorem otaczającej rzeczywistości. Dostrzegam, odnoszę do siebie i się rozwijam. Tworzę filmy i zdjęcia, a swoją wiedzą dzielę się z innymi. Gdy uczymy innych, sami się najlepiej uczymy. Taki paradoks, który poprowadził mnie do napisania tego poradnika. Przeprowadzę ciebie tutaj przez szereg najróżniejszych pragnień o fotografowaniu. Zostawię też tu trochę siebie. Ta książka powinna być, i mam nadzieję, że taką się stanie pomocą przy tworzeniu. Zapiszę tutaj moje notatki fotograficzne i filmowe. Powinien tutaj się odnaleźć każdy, kto chciałby się zagłębić w tajniki fotografii i filmu, od amatora, i mam nadzieję, że pozawodowca. Czy to będzie nowy kreatywny pomysł, jakaś myśl, lub po prostu Chciałbym, aby każda osoba, która przeczyta tę książkę, wyciągnęła inspirującą myśl DLA siebie, która pozwoli tworzyć swoje projekty. Gdy szukam inspiracji, często przeglądam zdjęcia innych fotografów i słucham inspirującej muzyki i najróżniejszych mówców ludzi, którzy chcą z życia wyciskać więcej. Sam dzięki temu odkrywam ciekawe pomysły i śmiało mogę powiedzieć, że większość moich realizacji jest stworzonych dzięki innym ludziom. Mam nadzieję, że również i Ty wyciągniesz stąd coś przydatnego. Rozdział pierwszy Nastawi jest to coś, co każdy z nas posiada i każdy o tym wie. To jest silniejsze od wszystkiego, co jest dookoła nas: pragnienie życia w szczęściu i wolności. Każdy z nas do tego dąży, ale jak sprawić, aby to życzenie się spełniło, aby odwieczne pragnienie każdego z nas pojawiło się w moim życiu tu i teraz? Każdy z nas ma 24 godziny do wykorzystania w danym dniu, a jak je spożytkuje, to już jego osobista sprawa. Jednak chciałbym, aby moje życie i mój dzień nie był wegetacją. A często niestety tak to wygląda. Większość mojej przeszłości wyglądała tak, że wstawałem do pracy o siódmej z rana jechałem autobusem. Gdzie widziałem zmęczonych ludzi swoim życiem, już od rana. Pracowałem do późnych godzin, aby zarobić pieniądze, które są potrzebne do życia. Jednak w moim wnętrzu budziło się coś, co nie dawało mi spokoju. To było coś, co rodziło złość, zniechęcenie, wewnętrzny bunt. Coś w moim wnętrzu mówiło mi, że jestem stworzony do rzeczy bardziej wartościowych, niż przekładanie listew czy naklejanie naklejek na opakowania bo w różnych pracach pracowałem i szukałem tej odpowiedniej, w której się odnajdę. Robiłem rzeczy, które generowały jedynie pieniądze, a ja chciałem robić coś więcej. Coś, w czym będę się spełniał, w czym będę się rozwijał i co da radość innym osobom, zajęcie, które da mi wewnętrzną motywację do działania, zajęcie, które siedzi głęboko w moim sercu i woła do mnie, abym w końcu zacząć żyć. Lecz jak mam to zrobić? Muszę pracować, aby mieć pieniądze, potem mieć pieniądze na życie, następnie pracować, aby mieć pieniądze i koło się zapętla, a gdzie w tym wszystkim ja? Gdzie znaleźć na to czas? Pieniądze przecież nie są najważniejsze, lecz są niezbędne do życia. Zrozumiałem, że muszę robić coś, co daje mi frajdę, wtedy to będę szczęśliwy i, co najważniejsze, moja praca nie będzie już pracą, lecz czasem wolnym, w którym zarabiam pieniądze, co da mi wolność w tym, co robię. Tak właśnie w moim życiu pojawiła się. Ona była zawsze obok, od najmłodszych lat. Moje wewnętrzne pragnienie mogła zgasić od tak, pstryknięciem palca. Jest ona nie tylko dziedziną sztuki, w której się spełniam i realizuję, ale również robię coś, co wnosi do życia innych ludzi bardzo dużo cennych i dobrych emocji. Fotografia, bo o niej mowa, jest nie tylko zwykłym zdjęciem, mogę w niej przeglądać się jakby w lustrze. Widzę swoje wady, jak i te dobre strony. Również gdy patrzę na zdjęcia innych osób, mogę z nich wyczytać, jak w danej chwili się czują, co przeżywają. A po przejrzeniu większej liczby zdjęć, jaki mają charakter i do jakiej grupy społeczności należą, co również działa w obie strony, gdy robię zdjęcie, nieświadomie przelewam swoje odczucia i emocje, które akurat w danym momencie odczuwam. To daje dużą wiedzę o sobie i o tym, w jakim momencie swojego życia jestem w rozwoju osobistym, jak i duchowym. Gdy ludzie lajkują zdjęcia na Facebooku czy Instagramie, można bardzo dużo wyczytać z lajków czy komentarzy. Nie tylko to. Czy dane zdjęcie się podoba, ale również zobaczyć przekonania polityczne, religijne, czy jakie ma się zainteresowania. Żadna osoba nie zalajkuje zdjęcia partii politycznej, za którą nie przepada. Właśnie tak portale społecznościowe odczytują pragnienia ludzi i przekładają je na reklamy w danym regionie lub indywidualnie dopasowują do osoby. Ja jednak chciałbym powiedzieć i pokazać ci nie tylko jak robić ładne zdjęcia. Nie tylko przekazać ci wiedzę o podstawach fotografii i jej tajnikach, ale również jak widzieć obraz swojej osoby na zdjęciach, aby móc się rozwijać i tworzyć swoje życie tak, jak tego pragniesz. Być może nie jara ciebie fotografia, być może nawet nie lubisz robić zdjęć, jednak myślę, że polubisz po przeczytaniu tej książki, bo dowiesz się czegoś więcej o swoim wnętrzu. Czy chcesz poznać swoje słabości, wady, lęki, by móc je pokonać i żyć tak, jak od zawsze marzyłeś? Jak sprawić, aby moje zdjęcia stały się pożytkiem w samorozwoju i dzięki temu poznaniu bardziej swojego osobistego wnętrza. Co warto zauważyć? Ważne jest moje nastawienie do robienia zdjęć. Gdy będę przyciskać spust migawki w aparacie, wytrwale dojdę do tego, że będę najlepszy w tym fachu. A co za tym idzie, będę mógł na tym zarabiać. Bo gdy jesteś dobry w tym, co robisz, ludzie sami się pojawią, którzy będą chcieli skorzystać z twoich usług. Jednak tylko od ciebie zależy to, jak się cenisz. Tak więc, jakie jest Twoje nastawienie? Nie tylko do robienia zdjęć, ale nastawienie do życia? Jak zacząć robić zdjęcia zawodowo? Czyli jak zarabiać na tym, co lubisz robić? Być może fotografujesz już dłuższy czas i nie wiesz, jak wyjść z szarej strefy, bo w końcu chciałbyś zarabiać na swojej pasji i móc robić to, co kochasz. Próbujesz znaleźć uwagę klienta na wszelkie sposoby. Masz już fanpage facebookowy, na którym udostępniasz tony swoich zdjęć lub filmów, masz Instagram, stronę internetową, na której jest napisane, czym się zajmujesz, a twoi znajomi już od dawna wiedzą, co robisz. Jeśli spełniasz te warunki i dalej coś nie może zaskoczyć i stać się twoim głównym źródłem dochodu, co wiem, że bardzo chciałbyś osiągnąć. Na początek wystarczy, że zrobisz jeden bardzo dobry film za darmo i będziesz się nim reklamować. To wystarczy. Nie myślę tutaj o tym, aby cały czas sprzedawać swoje produkty za bezcen. Każdy wie najlepiej, jak siebie wycenić. Jednak, aby rozpocząć swoją przygodę, trzeba pokazać swoje umiejętności. Nawet dorabianie sobie na tym, co chcesz robić w przyszłości, to dobry początek, by zacząć coś więcej. Pamiętam, jak ja na początku tworzyłem swoje prywatne projekty, to nie były one podparte chęcią zarobku. Po prostu robiłem w wolnym czasie to co lubię, a na odzew klienta nie musiałem długo czekać. Na początku musiałem odmawiać, gdyż nie miałem przystosowanego sprzętu do danych realizacji filmowych, ale z upływem czasu ten sprzęt jest i śmiało mogę powiedzieć to co kiedyś usłyszałem, że robiąc to co lubisz, nie pracujesz ani jednego dnia. Więc aby zarabiać na tym co się lubi, trzeba sobie powiedzieć o kilku ważnych kwestiach, takich jak po pierwsze, jeśli masz cały content Facebook Instagram, stronę internetową, lecz nie masz wystarczająco dużo zleceń. To oznacza tylko tyle, że ludzie muszą się o tobie dowiedzieć i że źle się reklamujesz. Algorytmy mówią, że użytkownik musi zostać na twojej stronie dłużej niż parę sekund, wtedy podrzucają twój fanpage do góry. Jeśli nie chcesz wydawać na reklamy, to trzeba wstawiać przynajmniej jeden post dziennie. U mnie nie jest to za bardzo regularne. Ale wiem po różnych odsłuchanych kursach, że jeśli bym tak robił, to algorytmy Facebooka zwiększyłyby zasięg na moim fanpage, bo jeśli masz dobry produkt, to 50% sukcesu, reszta to reklama. Dobry marketing to połowa sukcesu. Ludzie po prostu muszą się o tobie dowiedzieć. Świat się zmienił odkąd pojawiły się social media, i teraz trzeba bardziej starać się o klienta DLA jednych jest to utrudniony środek komunikacji, inni odwrotnie rozumieją go bardzo dobrze. I go umiejętnie wykorzystują. Jeśli robisz masę zdjęć, a nie wstawiasz żadnego na swój content, tym samym oznajmiasz ludziom, że leżysz do góry brzuchem i oglądasz telewizję z piwem w ręku. Gdy nie powiesz im, że robisz zdjęcie, nikt nie będzie wiedział, ani się nie domyśli, że masz tak dużo na głowie, że nie masz czasu na wstawienie zdjęcia w przestrzeń internetową. Po drugie, pojawia się tutaj również druga pułapka, która nazywa się zbyt mocnym perfekcjonizmem. Nie wstawię zdjęcia, bo jest ono nieidealne. Zawsze chcę coś poprawić i udoskonalić. Wiem, że każdy tak ma. Po czasie, gdy zrobię zdjęcie, widzę, jak wiele rzeczy można udoskonalić. Jest to normalna droga samorozwoju i doskonalenia się. Dane zdjęcie będzie DLA, jednych osób niesamowite i nie będą mogli oderwać od nich wzroku, DLA innych zaś słabe. Żadne jednak nie zadowoli każdego. Gdy rozmawiam z fotografami ślubnymi, mówią, że zdjęcie, które właśnie zrobili parze młodej, jest dla nich zwyczajne, a para młoda jest nim zachwycona. Nie mówiąc już o tym, że na zdjęcie dziecka zrobione tak sobie, bez zastosowania technik fotograficznych rodzic zareaguje entuzjastycznie, bo czuje do niego bardzo dużo empatycznych emocji. Osoba niespokrewniona jednak widzi tylko dziecko na zdjęciu i czy jest zrobione dobrze, czy źle. Nie mówię tutaj o tym, aby się nie starać. Ale o tym, by dostrzegać w sobie perfekcjonizm i się przed nim umiejętnie bronić i traktować swoją pracę na luzie. Po trzecie, jeśli wstawiam zdjęcia i robię wszystko tak jak opisałem wyżej i dalej, nic się nie zmienia, są wtedy dwie opcje. Czas zastanowić się, czy mój produkt faktycznie ma pozytywny odbiór wśród znajomych i czy moje zdjęcia nie są tylko podparte chęcią zarobku. Fotografia to taka dziedzina sztuki, że jeżeli nie robi się tego z pasji, to niestety się nie wytrzyma. Jest to dużo pracy, wytrwałości i cierpliwości przy tworzeniu najróżniejszych projektów. Drugą opcją jest nasza psychika. Trzeba zadać sobie pytanie, czy jestem dość zdeterminowany, aby wykonać dane zadanie należycie. Czy nie boję się podjąć ryzyko przed czymś nowym? Pewność siebie w tym przypadku jest bardzo ważna nie tylko osobowościowa, w której czuję się pewnie, ale taka, w której twoja podświadomość odbiera pozytywny impuls, że nie boisz się podjąć ryzyko. Trzeba po prostu spróbować swoich sił i nie bać się konsekwencji. Po czwarte, cenię się za mało lub za dużo. Często zdarza się tak, że ktoś ceni się za dużo, nieproporcjonalnie do efektu pracy, jaki wykonuje. Potem się dziwi, że ma mało zleceń, albo wcale ich nie ma. Gdy cenię się za mało, bo nie jestem pewny mojego efektu końcowego. Myślę, że ten drugi element naszej podróży jest lepszy, bo wtedy można zwiększać swoje umiejętności, trenować i ćwiczyć wprost proporcjonalnie do efektu końcowego i ceny, jaką chcę uzyskać za zlecenie. Mogę pomału zwiększać cenę, gdy moje umiejętności rosną w górę. Myślę, że gdy już znasz te cztery pułapki myślowe, które przeszkadzają w zdobywaniu cennego doświadczenia, a przede wszystkim klientów, dzięki którym będziesz mógł się rozwijać i robić to, co kochasz najbardziej. Czym jest nastawienie? Nastawianie opcji aparatu nie jest niczym innym jak nastawieniem do życia. Z pewnością się zdziwiłeś, bo jak ustawienia aparatu mogę nieświadomie ustawiać pod moje poglądy życiowe. Możemy zauważyć, że każdy ma inny pogląd na ten świat, w którym wszyscy żyjemy i każdy dostrzega ten świat inaczej, więc u każdej osoby jest inny. Gdybyśmy postawili w rzędzie 100 osób przed pięknym krajobrazem gór i kazali im zrobić jedno zdjęcie tego, co widzą na wprost. To zdjęcie każdej osoby będzie wyglądać inaczej oryginalnie, jedynie w swoim rodzaju. Każda osoba dostrzega otaczający nasz świat inaczej. Jedna osoba, która kocha góry, zrobi podświadomie zdjęcie w bardzo jasnych i nasyconych kolorach, co będzie pokazywać jej radość, którą aktualnie przeżywa. Drugiej osobie jednak góry kojarzą się z mocnym i smutnym przeżyciem straty bliskiej osoby, więc zrobiłaby zdjęcie, jak przypuszczam w kolorach czarno-białych itd. Zrobiona fotografia będzie przedstawiała góry, ale w innym spojrzeniu, bo każdy ma inny ciekawy pogląd na ten świat. Właśnie w ten sposób można zobaczyć nasze emocje na zdjęciach. Więc czym jest nastawienie nas samych do robienia zdjęć, a czym opcji aparatu? Czy możemy ustawić aparat tak, jak chcemy, aby zdjęcie wyglądało tak, jak je widzimy na żywo? Czy jednak nasze emocje sprawią, że to zdjęcie będzie odbiegało od rzeczywistości? Jak myślisz, czy potrafisz stworzyć fotografię gór taką, jaką faktycznie ją widzisz? Zadanie pierwsze: stwórz podobną do siebie fotografię krajobrazową na dwa sposoby. Pierwszy: Wybierz się w miejsce, w którym czujesz się dobrze i tam zrób zdjęcie. Drugi sposób: Wybierz się w to samo miejsce za parę dni, może to być trzy lub cztery dni i zrób takie samo zdjęcie. Gdy zrobisz to ćwiczenie, możesz czytać dalej. To ćwiczenie miało na celu pokazanie Ci, że każdy dzień jest inny. Każdego dnia inaczej się czuję i inaczej odbieram moją rzeczywistość, otaczający świat. Jednego dnia jestem uśmiechnięty, bo na przykład wygrałem z drużyną mecz piłki nożnej, następnego może być odwrotnie bo jakaś sytuacja zewnętrzna zasmuciła mnie. Z pewnością to wiesz. Jednak te dwa zdjęcia, które zrobiłeś pozornie, mogą wyglądać tak samo, ale zobaczysz po pewnym czasie, przyglądając się im że pojawią się w Twoim wnętrzu aktualne i przeszłe odczucia, emocje i sytuacje, które je stworzyły. Nie chodzi mi o wspomnienia przy oglądaniu zdjęć, ale o retrospekcję swojego wnętrza, jaki byłem kilka dni temu. Co się zmieniło przez te parę dni? Co mogę uatrakcyjnić w zdjęciu? Co mogę uatrakcyjnić w swoim działaniu, w mojej osobie? Jak tworzyć emocje na zdjęciach? Chodzi o szczegóły: czy zdjęcie będzie zrobione w jasnych barwach, czy w ciemnych. Czy będzie długi czas naświetlania, czy krótki? Jaki będzie kadr z góry, czy z dołu? Ludzie, którzy patrzą na kogoś z góry, czują wyższość nad innymi ludźmi, mają takie postrzeganie świata. Z drugiej strony, ludzie, którzy patrzą na innych z dołu, czują się niedowartościowani, słabsi. Oczywiście, nie mówię tutaj o naszym wzroście, lecz o postrzeganiu tego świata. Często tacy ludzie przekazują to niewerbalnie w swoich zdjęciach czy filmach. Fotografują inne osoby z dołu, bądź z góry. Jednak można to wykorzystać, jak każdą naszą słabość, zamienić w siłę w naszych produkcjach. Często raperzy w teledyskach są przedstawiani z perspektywy żabiej, gdzie kamera widzi rapera z dołu. To pokazuje charakter postaci. Podobnie w filmach mafijnych lub horrorach, gdzie oprawca jest pokazywany z dołu, a ofiara z góry. Możesz pomyśleć, że przesadzam, bo po co doszukiwać się aż takich szczegółów. Jednak takie małe detale mówią wiele o odczuciach i emocjach, które towarzyszą w naszym życiu. I gdy nauczymy się je odczytywać, będziemy mogli je przepracowywać na podstawie tych zdjęć. Fotografia to proces tworzenia, który odkrywamy dzień po dniu. Myślę, że nawet gdy poznam wszystkie techniki, które pomogą mi w tworzeniu fotografii, bo ciągle się uczę, jest to postawa rozwoju. Nie mogę powiedzieć, że już wszystko umiem. Stanąłbym wtedy w miejscu, nie rozwijając się. Nie będzie ona przeszkadzać w poznaniu moich emocji. A paradoksalnie jeszcze bardziej będzie pomocna. Fotografia jest niezwykłą dziedziną sztuki, w której nie tylko nieświadomie możemy pokazać to, co jest ukryte gdzieś tam głęboko w nas, jest to proces odnajdywania własnego ja. Mogę utożsamić się ze zdjęciem, które akurat widzę, bo odzwierciedla moje przekonania, wartości i emocje. Gdy ktoś odkryje to, co daje fotografia, już nigdy nie przestanie robić zdjęć. Zadanie drugie. Z pewnością masz znajomego, który cały czas biega z aparatem w rękach i relacjonuje wszystko, co dzieje się dookoła. Możesz go spytać, co daje mu fotografia? Czym jest Dela niego? Dlaczego cały czas robi zdjęcia? A jeśli to ty jesteś taką osobą, to zadaj sobie te pytania. Co budzi w nas emocje? Empatia drogą do sukcesu. Dobrze jest zrozumieć emocje drugich osób. Wyprzedzać myśli. Potem przekazywać te emocje na zdjęciach. Jednak, aby to zrobić, musisz poznać samego siebie, swój charakter i indywidualne emocje dlaczego? Atmosferę na sesji i planie filmowym stwarzasz między innymi i głównie ty, więc skupmy się teraz chwilę na tobie. Gdybym dał ci milion dolarów i kazał przez całe życie pokazywać tylko złe emocje, a hamować te dobre, czy chciałbyś, jak wtedy wyglądałyby twoje zdjęcia? Jeśli chodzi o mnie, to za żadne skarby. Pieniądze nie są ważne w życiu. Ale osoby. Jeśli masz w życiu pieniądze, to bardzo dobrze, wykorzystuj je do dobrych celów. Ale w większości przypadków ludzie, miliarderzy, znają tylko te osoby, które chcą ich pieniędzy, co jest smutne. Jeśli się kocha drugiego człowieka, wtedy można powiedzieć, że masz milion dolarów i nie musisz rezygnować z tych dobrych emocji, wtedy zdjęcia wychodzą nieziemskie. Gdybyś miał zrobić sobie zdjęcie i cały świat by je zobaczył, to jakie by ono było? Z pewnością by było cudowne, dopracowane do ostatniego szczegółu. A gdyby to zdjęcie nie miało być upublicznione, byłoby tylko D dla ciebie? Trzeba więc robić każde zdjęcie z myślą, że zobaczy je cały świat, nawet jeśli będą je widziały tylko dwie osoby, ty i twój przyjaciel. Dzięki temu będziesz się skupiał, aby wyszło jak najlepiej i będziesz stawiać przed sobą cele, dzięki którym zobaczysz, co można zmienić na lepsze. Będziesz widział innych ludzi, jakby w lustrze, będziesz z nich czytał, jak z otwartej księgi Twojego życia. Zobaczysz, jak dużo oni mówią niewerbalnie o tobie. Sprawisz nową opcję do tworzenia swojego charakteru. Dzięki innym osobom mogę zobaczyć, co jest w moim wnętrzu i z tym się utożsamić lub naprawić. Co zrobić, gdy emocje przestają istnieć? Zamknij oczy i spróbuj o niczym nie myśleć. I jak udało się? No niestety. Zawsze będą myśli, nawet o tym, że chcesz o niczym nie myśleć. Człowiek jest tak ukierunkowany ze względu na to, skąd pochodzi, gdzie się wychował i z jakimi osobami przebywa. Od tego będzie zależeć, jakie będziesz miał myśli, gdy zamkniesz oczy. Zatem, czy emocje przestaną istnieć, nigdy w życiu? Nawet jeśli czujesz wypompowanie i brak emocji, to i tak jakieś emocje przedstawiasz. Więc, jak zmienić w sobie emocje? Trzeba zacząć od myśli które to te emocje powodują i tworzą z ciebie człowieka, jakim jesteś teraz. Trzeba wziąć pod uwagę twój dzień, w jaki sposób on przebiega, z jakimi osobami przebywasz, na jakie tematy rozmawiasz, jaki impuls tobą kieruje. Prześledzić ten dzień i spróbować zmian, ćwiczyć otwartość umysłu jest to bardzo ważny aspekt przy kreatywnej pracy. Jednak w pewnym momencie może pojawić się monotonia tworzenia coraz to identycznych zdjęć. Będziesz widział, że Twoje zdjęcia wciąż są takie same, i fotografowanie nie daje Ci już takiej radości jak kiedyś. Trzeba wtedy zrobić sobie małą przerwę, najlepiej parodniową, odrobienia zdjęć i nie myśleć o nich na przykład przez tydzień. W każdej dziedzinie życia pojawia się w pewnym momencie znudzenie tym, co się robi, nawet jeśli to bardzo lubisz. Jest to efekt przepracowania i należy wtedy chwilę odpocząć, pobyć z rodziną, przyjaciółmi, po prostu zająć się czymś innym. Wtedy odnajdziesz inspirację i nową energię do działania. W trakcie czytania tej książki mam nadzieję, że spojrzysz inaczej na swoje zdjęcia i ich tworzenie. Że pojawi się przed tobą coś nowego, co da pole do odkrywania na nowo fotografii i siebie samego w niej. Zadanie trzecie: rób jak najwięcej zdjęć. Staraj się zrobić przynajmniej jedną fotografię dziennie. Nawet jeśli nie będziesz miał co fotografować, a zdjęcie będzie przedstawiać ścianę pokoju. Zobaczysz po roku efekty i zdziwisz się, jak twoje umiejętności robienia zdjęć się zwiększyły. Zacznij od teraz. Co daje takie ćwiczenie? Fotografia, jak już wspomniałem, jest to proces odkrywania własnego wnętrza. Nie tylko nasze fotograficzne umiejętności się powiększą, ale również ujrzymy w nich swoje odbicie, które powie nam, jeśli będziemy tego chcieli, jacy jesteśmy i co powinniśmy udoskonalić w relacjach międzyludzkich. Bo wiem, że zdjęcia, które robię, są wynikiem rozmowy z drugim człowiekiem. Jak dojść do perfekcji? W przeszłości, gdy obrabiałem zrobione zdjęcie, chciałem, aby każdy szczegół był dopracowany do perfekcji. Każde zdjęcie, które dawałem do rąk klienta, każdy film, który przechodził przez moje ręce, miał być zrobiony tak jak należy. Jednak nauczyłem się, że zdjęcie nigdy nie będzie zrobione idealnie nawet jeśli w danej chwili myślę, że już jest dopieszczone do ostatniego elementu, dopięte na ostatni guzik. Po tygodniu wracam do tego samego zdjęcia i widzę, jak dużo jest mankamentów i co bym poprawił. Podobnie jest w rozwoju osobistym. Kiedy patrzę na swoje życie, jakie było w przeszłości. W bardzo wielu sytuacjach postąpiłbym inaczej, z pewnością każdy tak ma. Jednak nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i trzeba iść do przodu, ucząc się na błędach, a najlepiej błędach innych. Moja fotografia jest dobra w danym momencie i tak ją trzeba pokazywać innym ludziom. Tak samo jak mój charakter, trzeba pokazywać innym ludziom taki, jaki jest. Każdy zrobi inne zdjęcie, bo każdy jest inny, niepowtarzalny, oryginalny, a przede wszystkim na pewno nie będzie taki sam jak jego idol, którym chciałby w przyszłości zostać. Nikt nie potrafi zrobić takiego samego zdjęcia. Teraz wyobraź sobie, że trzymasz aparat w dłoniach. A obok ciebie stoi twój kolega lub koleżanka, i razem robicie to samo zdjęcie. Jednak wasze zdjęcia będą się różnić nawet takim czynnikiem, jak pozycja wzrostu. Nie mówiąc już o nastawieniach aparatu, które dobiera się pod własne upodobania. Jednej osobie może podobać się jaśniejsze zdjęcie, drugiej zaś ciemniejsze, i tak dalej. Tak więc staram się akceptować to, co mam w sobie, to jaki jestem, tworząc indywidualne fotografie i filmy. Staram się tworzyć oryginalne produkcje, które opowiadają o tym, jakim człowiekiem jestem. Nawet jeśli inni ludzie tego nie widzą. Ja to widzę w przestrzeni procesu w momentach, gdy robię zdjęcia i filmy. Daje mi to poczucie samodoskonalenia w fotografii, jak i w życiu prywatnym. Każdy, kto robi zdjęcia już kilka lat potwierdzi, że tak jest. Trafić w dobry target. W momencie, w którym tworzę produkt, chciałbym trafić do jak największego grona odbiorców. Najlepiej do wszystkich. Wiem jednak, że to niemożliwe. Dlaczego? Każdy ma inne potrzeby. To nie lada wyzwanie, aby podejść do każdej osoby indywidualnie. Patrząc z punktu konsumenta, chciałbym być traktowany osobiście i z należytym szacunkiem. Tak, aby wiedziano o tym, czego potrzebuję i mi to zaproponowano. To prawie jak czytanie w myślach. Jednak nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Gdy przychodzę do banku i czekam w kolejce, proponują mi kawę. Bo to miłe. Oczywiście może obyć się bez tej kawy bo chciałbym tylko założyć rachunek lub pobrać pieniądze z konta, jednak taka troska to coś, co wyróżnia firmy z lepszą renomą. Gdy tworzysz firmę już od samego początku, wiesz do jakich ludzi chcesz trafić, a jeśli nie, to radzę szybko ukierunkuj swój punkt widzenia. Myślę, że jest to kluczowe, gdyż zaoszczędzisz później dużo czasu, który jest najcenniejszą walutą. Czyli, aby dobrze trafić w target, trzeba po prostu wybrać i się go trzymać. Wtedy ludzie sami się pojawią, którzy będą chcieli skorzystać z twojego produktu. Nie bierz przykładu ze złotej rączki. Czy nie jest prawdą, że gdy zagłębisz się w danej dziedzinie na tyle głęboko, że możesz stać się w niej mistrzem? Czy tak zwany człowiek z złota rączka jest w każdej dziedzinie życia ekspertem? Czy zna się na naprawie hydrauliki na tym samym poziomie jak na naprawie komputerów i relacjach międzyludzkich? Oczywiście, że nie. Każdy z nas ma w sobie nieodparte pragnienie aby robić to, co kocha i uwielbia, ale tylko w jednej dziedzinie może być niezwykle dobry, kiedy skupię się tu i teraz na tym, co chcę robić, i pójdę tą drogą wytrwale, mimo zniechęceń i przeciwności, które pojawiają się w moim wnętrzu. Obudzę się wtedy za rok lub dwa i stając przed lustrem, powiem sobie: Taką osobą chciałem być w przeszłości. Jedynym kluczem do wypowiedzenia tych słów jest jedno słowo, które musisz sobie powiedzieć tu i teraz, a tym słowem jest szczegół. To dzięki dostrzeganiu szczegółów staje się taki, jaki od zawsze chce być. Gdy robię zdjęcia, dostrzegam dobre detale, które pasują do kompozycji całej fotografii. Widzę również te złe, na które patrzy się nieprzyjemnie. Wyobraźmy sobie teraz, że odwiedza ciebie znajomy, wchodzi do Twojego domu, nie zdejmując brudnych butów całych ubłoconych i widzi na ścianie obraz. Piękny krajobraz gór, tak niezwykły, że tak Ciebie urzekł, że po prostu musiał wisieć na Twojej ścianie. Lecz po jakimś czasie stworzyła się na nim mała plamka, która ci wcale nie przeszkadza. Ale czy znajomy, wchodząc do twojego mieszkania, powie, ale piękny obraz, czy raczej zwróci uwagę najpierw na tą małą plamkę? Czy gdy wchodził, nie zauważyłeś najpierw błota, które miał na butach? Tak właśnie jest, że najpierw dostrzegamy plamy, mankamenty w naszym życiu. Zamiast skupić się na dobrych cechach charakteru, pragnieniach, emocjach i marzeniach, to widzimy najpierw te gorsze. Więc, gdy skupiamy się podświadomie na naszych wadach, to nasz aparat, przez który robimy zdjęcia, również na to patrzy i widzi mankamenty, które pokazuje niewerbalnie na fotografii. Ja jednak chciałbym pokazywać tą lepszą stronę. Dlatego muszę skupić się na dobrych cechach i zauważać je wszędzie tam, gdzie jestem, nawet widząc plamę i wiedząc, że ona tam jest, nawet jeśli bardzo przeszkadza i wkurza. To starać się nie ukierunkować wzroku w tym kierunku, a zauważyć inny szczegół bardziej pozytywny. Im więcej widzę detali, które mi przeszkadzają, to tym bardziej chcę je zmienić. Dużo jest nieprzyjemnych elementów na fotografii, jak i tych w moim życiu, poprzez te nieuporządkowane elementy, które tworzą nieraz frustrację i sytuacje, przed którymi chciałbym uciec. Widzę i to ode mnie zależy, czy będę chciał je dostrzec, czy zostawić i wygodnie z nimi żyć w tak zwanej strefie komfortu. Szczegóły w fotografii są bardzo ważne, gdy je zostawimy. Wtedy nazwiemy nasze zdjęcie chałturą. Jednak w szczegółach brzmi piękno. Gdy będę miał mój detal przed oczami dłuższy czas, stworzę z surowego zdjęcia śliczny obrazek, który wiem, że będzie podobał się większości osób. Często skupiam się na szczególe, którego nikt nie zauważa, więc po co? Odpowiedź jest prosta dla siebie. To ja korzystam z procesu fotograficznego, który dokonuje się w moim wnętrzu krok po kroku. Gdy tylko sięgam po aparat, robię zdjęcie i je analizuję. Końcowy efekt fotografii nad którym aktualnie pracuję, będzie o wiele lepszy i piękniejszy. A ludzie będą zachodzić w głowę: Co w tym zdjęciu jest takiego, że wygląda tak niesamowicie, że przyciąga tyle uwagi i nie można od niego oderwać wzroku? Oczywiście wprowadzam tutaj też analogię do Twojego i mojego życia. Ludzie, którzy zobaczą mnie po przepracowanych wadach, w które się wgłębiam i coś z nimi robię, będą zdziwieni, że tak się zmieniłem. Niektórzy będą chcieli cofnąć zmiany, które już wprowadziłem, bo nie akceptują tego, jaki jestem naprawdę. Pamiętają mój dawny obraz osoby, gdy udawałem kogoś, kim nie jestem, gdy zakładałem maski na swoją twarz, aby przypodobać się innym ludziom. Czasami pojawi się z pewnością taki moment, gdy druga osoba wywrze swój wpływ i wprowadzi swój punkt widzenia. A ja będę trzymać aparat tej osoby i jej pogląd na ten świat. Nawet jeśli uda jej się to zrobić, to nic się nie stało. Ponownie zagłębiam się nad tymi samymi detalami, dopracowując każdy szczegół do perfekcji. Efekt, który się pojawi, będzie jeszcze piękniejszy. Dlatego trzeba dbać o szczegóły, które po przepracowanych godzinach dają niezwykłą radość efektów. Efekty pojawią się nie tylko w Twoim życiu, sam je dostrzeżesz. Pojawią się również na Twojej fotografii. Bo będziesz postrzegać ten świat głębiej i dosadniej oraz ujrzysz elementy, których wcześniej nie widziałeś. Jeden temat. Jeden temat do rozmów, jeden tok, jeden trend. Nie da się rozmawiać w jednym momencie na kilka tematów. Zawsze obieramy jeden temat do rozmów i tylko jeden kierunek, w który patrzymy. Nie możemy spojrzeć w tym samym momencie i widzieć to, co jest od przodu i od tylu. Tak samo w fotografii stosuję technikę jednego tematu. Skupiam się na jednej rzeczy, którą fotografuję i robię temu zdjęcie, bo często tak się zdarza, że fotografując chcemy zawrzeć wszystko, co się dzieje dookoła, a wtedy paradoksalnie nic nie pokażemy. Nic nie przekażemy zdjęciem, żadnej myśli, bo będzie ona chaotyczna. Jednak po latach praktyki będziemy umieli stworzyć kompozycję kadru, na którym pokażemy kilka tematów. Nasz wzrok wtedy będzie wędrował od jednego tematu do drugiego. Będą się tworzyć dwuplanowe, trzy, a nawet pięcioplanowe kompozycje i żadna nie będzie się ze sobą gryźć i każdy będzie wiedział na co patrzy. Nauczysz się również prowadzić wzrok odbiorcy. Na co najpierw skupiamy swoją uwagę? Czego nie zauważamy, bo tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy nakierunkowani na jeden temat. Tak samo nie widzimy tego, co dzieje się poza tym tematem. Ja chciałbym, aby każdy dostrzegał jak najwięcej w otaczającym nas świecie i aby pokazywał to, jak widzi ten świat. Zdjęcia tego typu często nazywają się fotografią uliczną. Warto zaznajomić się i obejrzeć zdjęcia znanych fotografików, a częste, codzienne oglądanie dobrych fotografii daje niezwykłe efekty. Podświadomie robimy wtedy lepsze zdjęcia. Każde zdjęcie jest ukierunkowane w jakimś temacie, w jakiejś sytuacji. Gdy już opanuje się tą sztukę fotografii, z łatwością wtedy ustawisz kilka modelek na jednej fotografii, co jest nie lada wyzwaniem. Każda musi pokazywać na twarzy siebie, swoją oryginalną osobę, która przyciągnie wzrok oglądającego. Trzeba skupiać się na jednej myśli. Nie robić kilku rzeczy naraz, tak jak złota rączka. Jedna tematyka wystarczy do opracowania całości. Zdać się na szczegóły, które w danym wątku są najważniejsze. I z tych myśli stworzyć kompozycję kadru, skupiając się na szczegółach, bo w nich jest ukryty klucz. Jak to mówią, praktyka zrobi z ciebie mistrza, to samo przez się automatycznie zrobi z ciebie eksperta w danej dziedzinie. I to do ciebie ludzie będą przychodzić, aby uzyskać poradę lub skorzystać z Twojej usługi, na której znasz się najlepiej. Dostrzegasz więcej? Widzisz więcej elementów, które pozwalają ci się rozwijać i stwarzać nową rzeczywistość wokół ciebie? Chciałbym, aby każdy mógł dostrzegać więcej szczegółów, a bez tego patrzenia nie zrobimy dobrej kompozycji. Chciałbym, aby każdy widział i wychwytywał z tego świata smaczki, które są warte uwagi. Kolor i odpowiednik emocjonalny. Jednym z tych smaczków jest kolor. W czasach, gdy nie było kolorów, ludzie zachodzili w głowę, jak zdobyć uwagę widza. Są jednak sposoby na zwrócenie uwagi i utrzymanie jej do końca, o czym powiem na kolejnych stronach. Jednak później, gdy pojawiły się kolorowe filmy, widz był skupiony już od samego początku, bo to było coś nowego. Obecnie każdy film i zdjęcie jest kolorowe, gdy możemy pokolorować i nałożyć filtr na wszystko, co chcemy. Tony materiałów w internecie daje to utrudnione pole do popisu, ale paradoksalnie jest ustanowiona wyżej poprzeczka, dzięki której można rywalizować i być coraz lepszym w tym, co się robi. Szukać ludzi, którzy robią to, co my, ale lepiej i się nimi inspirować, ale nie kopiować, lubię zdrową rywalizację. Nie wystarczy już pokazać kolorowe zdjęcie z komórki, lecz to, aby widz zobaczył coś więcej w fotografii swoją ciekawą opowieść. Kolor dodaje do tego świata nutkę emocji. Całe szczęście, że mamy taką możliwość, aby też poczuć emocje, które ktoś chce nam przekazać na zdjęciu. Ten kolor możemy również kontrolować i nim manipulować według swoich potrzeb. To, jakie emocje nim wywołamy, zależy wyłącznie ode mnie i mojej myśli. Co chciałbym przekazać i jaki temat poruszyć? Jaką rzeczywistość stworzyć realną czy nie? Każdy projektuje otaczającą nas wszystkich rzeczywistość swoją oryginalną tożsamością. Fotograf robiąc zdjęcie, koloruje ten świat i pokazuje swój punkt widzenia. Dzięki kolorom można podkreślać te smaczki, które chce się uwydatnić, a również zawrzeć myśl, którą chce przekazać. Kolor biały. Najpierw patrzymy na kolor najjaśniejszy, a na końcu zaś na najciemniejszy. Mogę to wykorzystać i w ten sposób nakierować wzrok widza tak, jak chcę. Chciałbym jednak, abyśmy sami mogli kierować swoim spojrzeniem i dostrzegać to, co chcemy, ale też to, czego nie chcemy. Gdy widzę wszystko, jestem otwarty i na nic się nie zamykam, nawet na bolącą prawdę. Dzięki temu mogę otwarcie spojrzeć na każdy temat, sytuację i być kreatywny. Dostrzegam i poznaję efekty moich poczynań. Dobre. Czy złe skutki wszystkiego, co robię, dzięki temu poznaję lepiej swój charakter. Biały kolor jest bardziej widoczny niż czarny. Też bądźmy bardziej widoczni, niż inni. Wyróżniajmy się tym, co robimy. Bądźmy malarzami naszej rzeczywistości i twórzmy swój obraz siebie. Niech to ode mnie zależy, jak chcę żyć. Jako projektant, nie jak ospały obserwator. Jeśli się na to zdecydujesz, zobaczysz, że na białym kolorze będzie więcej widać plam, czyli naszych wad, z którymi musimy się zmierzyć. Jedne zaakceptować, a inne zniwelować, aby móc być otwartym obserwatorem i realizatorem swoich marzeń. Zadanie czwarte. Narysuj lub zrób zdjęcie swojego autoportretu. Stwórz swój obraz siebie, jaki chcesz być i co chciałbyś mieć za kilka lat. Może to być kilka zdjęć lub po prostu rysunek. Jeśli w tym momencie jest ci wygodnie tak jak jest, z pewnością masz pragnienie, aby zrobić coś, co od zawsze chciałeś. Możesz narysować, napisać, stworzyć zdjęcie tego nawet nierealnego marzenia i pragnienia twojego serca. Co wniesie to ćwiczenie? Często druga osoba widzi nas inaczej niż my myślimy o sobie. To ćwiczenie pomoże mi spostrzec, jaki jestem w środku. Jaki jest mój charakter? Muszę się z tym utożsamić. Dzięki temu będę miał wgląd w to, w jakim miejscu jestem teraz, i w jakim kierunku iść, i do jakiego celu dążyć, aby być spełnionym i szczęśliwym. Teraz schowaj tą kartkę, czy zdjęcie, i spójrz na nie za kilka lat. Kolor czarny. Ciemniejsze kolory przysłaniają prawdę o sobie. Będąc w pokoju bez światła, nie zauważymy drzwi wyjściowych. Mogę jedynie szukać na ślepo. Nasz aparat również niczego nie dostrzeże, bo widzi mniej niż nasze oko. Po jakimś czasie nasze oczy się przyzwyczają, jednak dalej nie zauważymy wszystkiego. W tym momencie działa nasza wyobraźnia. Po obmacaniu ciemnego pokoju wyobrażamy sobie jego obraz. Jednak gdy po jakimś czasie znajdziemy włącznik światła, zastanowimy się dwa razy, czy na pewno chce zobaczyć to, jak jest dookoła, czy dalej chce żyć po ciemku. Niestety wiele osób wybiera właśnie tą drugą opcję życia w wyimaginowanym świecie. Dla wielu osób zapalenie światła będzie dużym krokiem, nie mówiąc już o wyjściu z pokoju na zewnątrz. Pozostawienie swojego bezpiecznego miejsca. Pójście w nieznane wtedy będzie czymś niemożliwym. I tak właśnie ludzie żyją, co jest bardzo smutne: wegetując od jednego roku do końca życia. W ciemnym pomieszczeniu nie tylko mniej dostrzeżemy, ale nie będziemy mieli wglądu na to, jacy jesteśmy. Nie będę mógł spojrzeć na to, jaki naprawdę jestem. Kolor czarno-biały. Czarno-biały kolor jest moim zdaniem nieokreślony. Fotograf często zmienia zdjęcie na czarno-białe, żeby zamaskować różne mankamenty, takie jak szum zdjęcia, lub kolor, który jest nieładny w danym pomieszczeniu, za żółty lub zdjęcie jest za ciemne, bądź prześwietlone. Czasami jest to zabieg umyślny, wcześniej przemyślany. Jednak często tak się zdarza, że po prostu zamaskujemy zdjęcie, które nam nie wyszło. Tak samo jest w rozwoju osobistym. Często nie możemy się określić, czy podjąć daną decyzję, czy pójść za jakąś cenną myślą, która jest ciężka do przetrawienia, a doda tego wszystkiego, co w danej chwili potrzebujesz. Jednak z drugiej strony jest głos, że po co nic nie rób. Usiądź sobie wygodnie i wegetuj. Myślę, że trzeba starać się nie być obojętnym na otaczający nasz świat i starać się żyć przez duże, że. Żeby cieszyć się życiem, żeby być szczęśliwym, żyć w radości i tak jak od zawsze chcemy. Nasze mankamenty czasami trzeba przypudrować przy ludziach, jednak gdy jestem sam, staram się z nimi walczyć. Nazywając je i rozpisując, co mnie męczy, z czym sobie nie daję rady, i wtedy wychodząc do ludzi, walczy się z tymi problemami, które są w środku, i wtedy one magicznie znikają. Zdjęcie czarno-białe nie zawsze musi być smutne, bo z takim się kojarzy. Kolory zawsze dodają tego czegoś magicznej, pozytywnej aury. Przemyślane zdjęcie, a w szczególności film, da dużo lepszy efekt niż pójście na żywioł. Kolor czerwony, zielony i niebieski czyli red, green, blue. Połączenie tych trzech kolorów tworzy inną barwę. Gdy połączysz te kolory, zobaczysz coś nowego. Ujrzysz, że każdy jest inny. Każdy z nas ma inne umiejętności, inny charakter, inną charyzmę. Każdy tworzy coś osobistego. A gdy zbierze się grupa ludzi, którzy tworzą coś razem, to otwiera się nowa droga, która może otworzyć drzwi do czegoś niezwykłego. Siła rośnie w grupie i wtedy można więcej. Fotograf to osoba, która pracuje na własny rachunek, co oznacza, że chce czuć się niezależnie, być panem swojego czasu i tworzyć osobiste projekty. Tak zwany artysta, który tworzy na przykład rysunki, malowidła, muzykę, ale również fotografie i filmy. Artysta chce być swoim własnym pracodawcą. Jednak paradoksalnie, zamyka to drogę do kreatywności, a fotograf musi mieć otwarty umysł zawsze i wszędzie. Zamyka się na współpracę, bo chce, aby to jego firma była znana co jest słuszne. Gdy zamykamy się na współpracę że nie będziemy pod nikim że będziemy robić tylko to, co nam się podoba. Nasze zdjęcia i projekty powoli będą coraz słabsze, aż w końcu dojdziemy do momentu wypalenia fotografią. Fotograf to otwarty umysł, który patrzy na życie w sposób przede wszystkim kreatywny, ale również patrzy na otaczającą go rzeczywistość w sposób niejednostkowy. Musi mieć porównanie z różnych społeczności, musi zaznajomić się z każdą subkulturą, co tworzy z niego osobę otwartą przez otoczenie, w którym się znajduje. Musi być elastyczny, ale też nie zapominając o swoich wartościach, pamiętając o tym, co jest ważne. Dla fotografa jako osoby i uwzględniając to wszystko, co się dzieje we wnętrzu osób, z którymi przebywa. Jak on jako fotograf na to patrzy z zewnątrz, jaki będzie odbiór wśród ludzi i jak on sam na to patrzy w swoim wnętrzu. To wszystko trzeba zawrzeć w jednym zdjęciu. Nie jest to łatwe, ale praktyka czyni mistrza. Myślę, że jest to przepis na sukces dobrego zdjęcia, ale również osoby, którą jesteś i którą odkrywasz dzień po dniu, stwarzając sobie sytuację do zmiany i do polubienia kontaktu z drugim człowiekiem. Bo każdy z nas wie, że czasami zdarzają się nieznośne osoby, przy których ciężko jest rozmawiać na jakikolwiek temat, a czasami możemy gadać i gadać na najróżniejsze tematy, ale kluczem jest lubienie tego, co się robi. Bo można robić dużo fajnych rzeczy, ale jeśli tego nie lubisz, to przykro mi, ale będziesz się męczył i liczył godziny do końca pracy i czasu wolnego. Moim zdaniem to nie jest życie. Życie trzeba przeżyć w jak najlepszy sposób, tak aby dawało ono szczęście, wiadomo, są sytuacje ciężkie które przytłaczają, które sprawiają ból w naszym sercu. Jednak paradoksalnie one umacniają i dodają mądrości. Czasami widzi się osobę i mówi ona nie zna życia. Taka osoba prawdopodobnie mało przeżyła. Była wyręczana przez innych. Nie mówię, że jest to złe, ale z pewnością zgodzisz się ze mną, że dzieci milionerów trwonią pieniądze i zataczają się w narkotyki i w świat przestępczy, zamiast budować siebie i innych w swoim otoczeniu tymi pieniędzmi. Każdy stawia sobie cele, aby coś osiągnąć, aby stanąć przed lustrem za parę lat i powiedzieć takim człowiekiem: Chciałem być w przeszłości. Tego Tobie życzę, aby stawiać sobie cele i realizować je. Nawet mimo, że wszystko się układa w życiu, to trzeba wymagać od siebie, aby mieć efekty za parę lat. Napisy, napisy w filmach czy na zdjęciu czytamy automatycznie zaraz po kolorze. Czasami wręcz patrzymy na nie podświadomie. Tą technikę wykorzystuje bardzo wiele firm, aby wpłynąć niewerbalnie na odbiorcę i powodować w jego umyśle myśl o tym, co podsunie dany napis na zdjęciu, w skojarzeniu z obrazkiem podpowie niewerbalnie ukrytą myśl. Ta strategia jest często wykorzystywana w reklamach. Każdy z nas widział reklamę znanej firmy napojów, a w tle uśmiechniętych młodych ludzi. Widząc takie zdjęcie, nasza podświadomość podpowiada nam, że osoby, które wypiły ten napój są szczęśliwe. I że napój jest smaczny. Jednak gdyby fotograf chciałby pokazać, że dany napój jest niedobry, na zdjęciu nie byłoby uśmiechniętych osób, lecz miałyby na twarzy grymas z niesmaczenia, i można tutaj przytaczać dużo przykładów, takich jak roznegliżowane panie na reklamach dachówek, co moim zdaniem jest mało kreatywne. Jest to pójście najmniejszą linią oporu, a wiem, że każdego z nas stać na więcej. Chciałbym, aby każdy z nas był widoczny tak jak te napisy. Nawet gdy nie ma ciebie w danej grupie znajomych, to zawsze jesteś gdzieś tam w cieniu i podświadomie wpływasz na grupę osób. Aby to o tobie rozmawiano za plecami, ale pozytywnie, by wspominano ciebie, gdy ktoś potrzebuje pomocy w twoim fachu. Utrzymanie uwagi widza jak zwrócić na siebie uwagę, gdy tego chcemy, i jak ją utrzymać aż do końca. Tyczy się to nie tylko fotografii czy filmu, ale również rozmowy z drugim człowiekiem. Często nie chcę zwracać na siebie uwagi, wolę pozostać w cieniu, być szary jak większość ludzi, których mijam na ulicy, chować się pod płaszczem drzewa, pokrytymi ogromną warstwą liści, która rzuca na mnie cień, a co już wiemy, trudno zauważyć coś w ciemnym pomieszczeniu, lub gdzie miejsce jest zacienione. Nie wierzę w to, że wszyscy ludzie, którzy nie wyróżniają się niczym spośród tłumu, nie mają marzeń i pragnień. Każdy z nas różni się tylko i aż charakterem. Dokładnie, każdy z nas jest wyjątkowy i ten unikatowy charakter trzeba pokazywać, nie można chować go pod zacienionym płaszczem liści. Nie ma jednakowych ludzi, każdy jest oryginalny i dzięki temu autentyczny, a to się ceni, nie można się tego wstydzić. W filmie, aby zdobyć uwagę widza, trzeba go czymś zaciekawić, co nie jest łatwym do wykonania zabiegiem. Niektórzy dodają wciąż narastającą przez dłuższy czas muzykę, inni grają kadrami w rytm muzyki. Można też tworzyć napięcie poprzez tajemniczość postaci, pokazując tylko jej detale. Utożsamienie widza z bohaterem daje to, że oglądający może odkryć w swoim charakterze coś nowego z postawy głównej roli. Dlaczego tak bardzo lubimy oglądać filmy o superbohaterach, takich jak Superman, czy Spiderman lub Batman? Mamy zakorzenione w sercu coś więcej niż tylko życie z dnia na dzień i codzienną monotonię. Mamy chęć zdobywania, szerzenia dobra, piękna. Tworzenia niezwykłych rzeczy, spełniania marzeń i pragnień, które rodzą się w naszym wnętrzu, to jest coś pięknego. Chciałbym, aby każdy żył tak, jak od zawsze pragnie by utrzymywał uwagę osób, którymi się otacza, by przełamywał swoje bariery to jest nielada wyzwanie, które warto podjąć. Tak więc, czy wyjdziesz poza szereg i powiesz swoje zdanie? Czy pozwolisz sobie na spowodowanie błędu? Bo tak zaczynał każdy, czy to prezydent, czy twórca Facebooka. Tak on również ryzykował. Pójście do pierwszej pracy też jest wyzwaniem, z pozoru łatwe, a jednak trudne. Czy dasz radę? Trzymam za ciebie kciuki. Pamiętam, że kiedy ja chciałem robić to, co teraz robię, czyli nagrywać filmy, postawiłem sobie za cel, że za dwa lata już będę tak żyć. Gdy krok po kroku wszystko sobie rozplanowałem, napisałem biznesplan, który dużo mi pomógł. Był taki moment, i myślę, że każdy z nas coś takiego ma lub miał. Wstydziłem się własnej twórczości, nie wiedziałem, czy to, co tworzę, jest dostatecznie dobre. Zawsze chciałem coś polepszyć. Pytałem każdego znajomego, co myśli o danym filmie. Pojawiało się również w mojej głowie pytanie: co jeśli mnie wyśmieją? Jeśli nie spodoba im się film, który zrobiłem? Co jeśli wezmę zlecenie i polegnę, prześwietlę obraz, lub nagram za ciemny, którego nie będzie można użyć w późniejszej obróbce? Stworzyłem również bloga. Na początku, gdy wstawiałem tam posta. Bałem się reakcji osób, które to zobaczą, a bardziej osób, które go skomentują, dlatego też nie udostępniałem go dalej w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś mnie zhejtuje lub poprawi moją wiedzę na dany temat, co wtedy? Doszedłem jednak do wniosku, że trzeba się przełamywać, że trzeba niszczyć własne bariery, które nie pozwalają mi się rozwijać i iść naprzód. Nie chcę żyć w lęku. Życie jest ciągłą nauką i nigdy nie będę wszechwiedzący, każdy jest omylny. Nawet ci, którzy piszą hejty, z pewnością słyszałeś o tym, że każdy fotograf nie lubi robić sobie zdjęć, że woli być po tej drugiej stronie obiektywu. Zauważ, że są tacy fotograficy, którzy się tego nie boją. Stanięcie twarzą w twarz z samym sobą i z zaakceptowaniem własnej osoby. Chciałbym, aby każdy stał się taką osobą, jaką od zawsze pragnął być, nie biorąc z nikogo przykładu, po prostu aby był sobą we wszystkim, co robi. Wtedy bariery, które przed sobą stawiamy, przestaną istnieć. Zobaczymy, że były to tylko wyimaginowane problemy, które trzeba było pokonać. Wstyd, zniechęcenie, lęk, to wszystko trzeba zaakceptować. Wtedy też łatwiej się żyje z poczuciem, że nie muszę nikogo udawać. Bycie sobą przed innymi ludźmi to jest niezwykłe uczucie. Nie muszą ciebie akceptować. Wystarczy, że ty będziesz. Rozdział drugi: Ustawienie Zagospodarowanie przestrzeni. Chciałbym, aby każdy dostrzegał w sobie jak i tym, co go otacza jak najwięcej, i czerpał z tego całymi garściami. Aby uczył się, a osoby, którymi się otacza, postrzegał jako lustro, przeglądał się w nim i widział siebie, swoje myśli, poczynania, pragnienia i emocje. W fotografii i filmie rozróżniamy plan pełny. Jest to ujęcie z szerokiego obiektywu, na przykład 12 mm. Pozwala on rozpoznać postać i zidentyfikować czynności przez nią wykonywane. Daje to możliwość zdobycia wiedzy na temat postaci dzięki jej zachowaniu w środowisku, w którym się znajduje. Gdy tworzymy historię, z czego słynie film, wykorzystujemy ten plan, który mówi bardzo dużo o człowieku. Można rozpoznać w nim wszystko i pokazać bardzo wiele elementów. To, w jakim środowisku się otaczamy, oznacza to samo, jak myślimy. Z kim przystajesz, taki się stajesz. Daje to również wiedzę na temat tego, jak mamy z takim człowiekiem postępować, jak mówić, aby nas słuchał, ale również jak słuchać, aby on mówił. Do prostej starszej kobiety ze wsi nie będziemy mówili tym samym językiem, jak do programisty. Do osoby, która urodziła się w bogatej rodzinie, nie powiemy tego samego, co do osoby, która zapracowała na swój dobytek. Jedna osoba może się obrazić, a druga zrozumieć pogląd drugiego człowieka. Każdy jest inny i każdy inaczej patrzy na ten świat. Jednak to ode mnie zależy, czy będę umiał porozumieć się z każdym. Inny punkt widzenia bardzo dużo pomaga w rozumieniu samego siebie i swojej postawy. Często warto spojrzeć na to, co dzieje się dookoła z punktu widzenia trzeciej osoby. Daje to lepsze rozeznanie sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy i zdecydowanie, czy jest dla nas dobra, czy wręcz odwrotnie. Planem pełnym Możemy pokazać ogólnikowo wszystko, co nas otacza, lecz nie da się wejść w głębszą relację stojąc daleko i patrząc się z dystansu na to, co dzieje się dookoła. Trzeba podejść do osoby bliżej i zobaczyć jej rysy twarzy, bo to na niej malują się emocje. Na twarzy niewerbalnie pojawia się to, co czujemy w środku. Plan Bliski pomaga mi dojrzeć, co kryje się w człowieku. Często nie widać tego na pierwszy rzut oka, dopiero po dłuższej rozmowie można dostrzec to, czego bym nigdy nie zobaczył stojąc daleko i przyglądając się jedynie środowisku, w którym dana osoba się znajduje. Chciałbym, aby każdy nie zatrzymywał się w bezpiecznej strefie, w której nic go nie zrani. Bo paradoksalnie podchodząc bliżej od planu średniego, a potocznie amerykańskiego do bliskiego, narażamy się na zranienie, bo nie tylko ja widzę emocje na twarzy drugiej osoby, ale ona też widzi moje. Ja tylko dostrzegam w drugiej osobie siebie, tak jak w lustrze pamiętasz. Nie chcę stać obojętnie i przyglądać się na dobre rzeczy, które mogą mnie ominąć, nie chcę być ich świadkiem, ale uczestniczyć w nich. Jednak jeśli są dobre, muszą być też i te złe sytuacje, których się obawiam, których się boję i nie chcę w nich brać udziału. Jednak te sytuacje umacniają każdego, kto stawi im czoła i można z nich paradoksalnie wynieść bardzo dużo dobrego niż gdybyśmy uciekali cały czas przed tą trudną sytuacją. Z pewnością w tym momencie twojego życia miałeś jakieś smutne sytuacje, które sprawiły ci przykrość, jednak po czasie zobaczyłeś, że dały ci w bonusie naukę, która jest bezcenna. Bo gdyby nie ta sytuacja i nie chcę żadnej przytaczać, bo każdy człowiek ma swoje problemy i bolączki, to z pewnością inaczej patrzyłbyś teraz na życie. Ona nauczyła ciebie patrzenia. Nie bez powodu ludzie mówią, że ten, kto dużo przeszedł, jest bardzo mądry i wytrwały w tym, co robi. Plan bliski wymaga ode mnie czegoś więcej wyjścia ze swojej strefy komfortu i pozwolenia na zranienie przez drugiego człowieka. Wiesz, że automatycznie nasza podświadomość nie pozwala na sprawienie nam bólu. Jedni uciekają przed trudnymi sytuacjami, zamieniają je w coś, nad czym nie warto się skupiać. Jednak jest moment w życiu, kiedy to trzeba się pochylić nad tym i wynieść Dla siebie lekcję. Plan bliski jest to niesamowity plan. Plan poznawania drugiego człowieka: jego emocji, pragnień, myśli i poczynań. Również jest to plan poznawania siebie, bo gdy patrzymy na drugiego człowieka, jakby w lustrze, widzimy swój charakter. Jedni boją się go poznać, poznać prawdy o sobie, drudzy chcą siebie poznawać, co daje im radość. To ode mnie zależy, czy będę chciał być dobrym w tym co robię i dostrzegać jeszcze więcej z otaczającego mnie świata. Natomiast doskonale dostrzegać detale to coś więcej niż plan bliski. Detal to kropla deszczu, to łza płynąca po policzku, to kącik ust, z którego można bardzo dużo wyczytać, to poruszenie, gdy oglądamy wzruszający film i poruszenie wskazującym palcem, gdy wydajemy polecenie, to spojrzenie na świat inaczej. Ludzkie oko patrzy na ten świat planem pełnym. Prawdopodobnie jest to odpowiednik obiektywu 43 mm. Jednak nie może ujrzeć tego, co dzieje się pod mikroskopem. Detal to świat emocji, pragnień i tego wszystkiego, co dzieje się w naszym wnętrzu i co każdy z nas chroni. Dlatego jest to tak ciekawy kadr. Widząc detale, można zobaczyć więcej niż planem pełnym. Szeroko zobaczymy tylko to, co się dzieje na zewnątrz. Detalem zobaczymy to, co jest w środku. To co dana osoba nosi w sobie, na przykład, swoje zranienia. Nikt nie chce tego pokazywać, to co ukrywa chowa głęboko w sobie. Zobaczyć detal i umiejętnie go pokazać to nie lada wyzwanie, ale jest możliwe. Zadanie piąte. Zrób dwa zdjęcia. Pierwsze ma przedstawiać plan pełny z szerokiego obiektywu. Drugie. Plan wąski, czyli detal, wielkie zbliżenie. Pokaż na dwóch zdjęciach jeden temat. Chciałbym, aby były to zdjęcia człowieka aby widać było na nich mocną emocję, ale nie przerysowaną. Wszystko ma swój odpowiednik emocjonalny. Do wszystkiego można przypisać jakąś treść, znaczenie. Właśnie to dodaje fotografii tego czegoś. Gdy patrzymy na zdjęcie i jest na nim przekaz, to zostajemy przy nim dłużej niż jedną sekundę. A o to fotografowi chodzi, aby nasz obrazek był ciekawy dla oglądającego. Plan bliski tworzy poczucie intymności i poznania emocji postaci. Tak więc dostrzegajmy szczegóły, detale, aby poznać emocje i być empatycznym do drugiego człowieka. Podstawową kwestią, aby mówić o podstawach fotografii, jest fundament tego, na czym chcesz budować swoją wiedzę. Możesz zacząć tak po prostu robić zdjęcia wszystkiemu, co widzisz. Możesz również świadomie dobierać wszystko to, co dostrzegasz. I mówić poprzez obraz, to w jaki sposób chciałbyś przekazać daną myśl? Weźmy za przykład przeciętnego Kowalskiego siedzącego na ławce w parku. Tak naprawdę nie wiem, co on czuje w danej chwili, bo go nie znam, ale zdjęcie, które mu zrobię, może pokazywać to uczucie. W jaki sposób dobiorę kadr, czy zrobię mu zdjęcie samej twarzy, gdzie nie będzie widać ławki, lub zrobię zdjęcie z daleka z tyłu, co będzie oznaczało samotność. Ale już ruch głowy do góry będzie znaczyć, że ta osoba o czymś myśli, może marzy, lub jest czegoś pewna. Wiem, możesz pomyśleć, że interpretuję daną scenę aż za bardzo, ale właśnie w szczegółach brzmi piękno. I to właśnie w ułożeniu rąk, nóg. Całe ciało mówi mi i niewerbalnie przekazuje to, co czuje osoba na zdjęciu. Nie mówiąc już o mimice twarzy, a tym bardziej wyrazie oczu. Nie bez powodu mówią, że oczy to odzwierciedlenie duszy człowieka. I taka jest prawda. Oczu nie oszukasz. W jakich momentach nie chcesz patrzeć prosto w oczy drugiej osobie, gdy masz coś do ukrycia lub się boisz? Gdy patrzy się w oczy pieskowi, ten odwraca wzrok chyba że to jest amstaw, który na ciebie warczy. Wtedy ty powinieneś nie patrzeć inaczej, wyjdziesz bez ręki lub nogi. Mowa ciała bardzo dużo mówi o człowieku. Nie tylko to jak się czuje, ale też to o czym myśli. Bo gdy jesteś wesoły, uśmiechasz się i latasz w powietrzu. A gdy jest gorszy dzień, chodzisz wolniej ze spuszczoną głową. Tak jest i może są to rzeczy oczywiste, ale często tych oczywistych nie dostrzegamy. Dlatego warto na to zwracać swoją uwagę już od samego początku, na szczegóły i detale. Są to takie bardzo ważne wisienki na torcie. Trzy typy osobowości. Każdy z nas ma daną typ osobowości. Jedni są introwertykami, którzy trzymają emocje w swoim wnętrzu, i gdy są sami, dopiero wtedy wypuszczają je na zewnątrz i ładują swoje akumulatory. Są też ekstrawertycy, którzy nie skupiają się zbytnio na detalach, które kłębią się w środku, a zyskują energię przebywając wśród innych ludzi. To dlatego ekstrawertycy są uważani za osoby komunikatywne i otwarte. Którzy wychodzą naprzeciw innym ludziom. Jeśli mówimy o introwertykach, jest dużo znanej opinii publicznej osób, którzy tak o sobie mówią: James Dean, Albert Einstein, Stephen Hawking. Nawet taka osoba lubiąca samotność może stać się otwarta do ludzi. Może to w sobie wypracować i nawet zostać aktorem jak Clint Eastwood, Nicole Kidman, John Travolta. Każdy postrzega otaczającą nas rzeczywistość na swój własny sposób. Poprzez najbardziej wyczulone zmysły, oraz zgodnie ze swoją osobowością. Znając te typy osobowości, będziesz mógł dogadać się z każdym, bo będziesz mówił w jego niewerbalnym języku. To z kolei pomaga w relacjach międzyludzkich, nie tylko na sesji fotograficznej, ale także w życiu prywatnym. Tak więc, jak je rozpoznać? Wzrokowcy dużą uwagę przywiązuje do ubioru. Zawsze ma czyste i wyprasowane ubrania na sobie. Gdy rozmawia i coś opowiada, mówi takie zwroty jak: Widziałem to, patrzę na to, dostrzegam to. Ładnie się patrzy na to. Do czytania lub do nauki potrzebna jest mu absolutna cisza, aby się skoncentrować. Docenia detale przedmiotów i bardzo często coś gubi. Jest bardzo uważny. Do zapamiętywania potrzebne są obrazki i notatki, dobrze jest mu wypoczywać w parku lub lesie. Słuchowcy: Nie przywiązuje dużej uwagi do ubioru. Może mieć wygniecione ubrania i nie przejmuje się tym. Gdy rozmawia i opowiada, mówi takie zwroty jak słyszałem to. Głośno było słychać, aż nie mogłem tego słuchać. Głośno myśli i często mówi do siebie. Lubi słuchać samych siebie i dużo dyskutować z innymi na najróżniejsze tematy, czasem mało ważne. Zapamiętuje lepiej słuchając niż pisząc. Są to osoby ekspresywne i komunikatywne. Czasami są zbyt pewni siebie. Nie mają problemów z wyrażaniem siebie. Potrafią skupić się, gdy dużo dzieje się dookoła nich. Kinestetycy, gdy rozmawia i opowiada, mówi takie zwroty jak zrobiłem to, dotknąłem to. Lubi majsterkować, gotować, uprawiać jakiś sport. Z natury spokojni słyną z majsterkowania, co wiąże się z pracą fizyczną i manualną. Lubią wypróbować rzecz na własnej skórze. Wtedy też łatwiej ją zapamiętują. Nie skupiają się tak bardzo na detalach, jak wzrokowcy. Kinestetycy są bardzo spontaniczni. Musisz jednak pamiętać, że są to przybliżone zachowania i nie wkładajmy wszystkich do jednego worka. Z pewnością możesz odnieść je do siebie i wybrać, która z nich jest twoją najmocniejszą stroną. Sławny pianista Ludwig van Beethoven od 25 roku życia zaczął tracić słuch, a swoją muzykę tworzył aż do końca swoich dni. Z pewnością był słuchowcem, ale miał dość odwagi i determinacji, aby tworzyć to, co grało w jego sercu. Stał się pionierem i nie załamywał się, że traci coś najcenniejszego, co posiadał. Dawało mu to poczucie bycia sobą i rozwoju, spełniania się w tym, co robił. To sprawiało mu prawdziwe szczęście, bo odrywał się od codzienności i tworzył coś indywidualnego i oryginalnego. Myślę, że każdy z nas powinien posiadać taką determinację w sobie. Czy na pewno to ty robisz zdjęcia? Ludzie często powtarzają, że trzeba mieć dobry sprzęt, aby robić zdjęcia. Zgadzam się z tym jednak na start. Wystarczy nawet komórka z opcją aparatu. Dzięki tym ustawieniom, które tutaj przedstawię, będziesz wiedzieć, jak dobrze i prawidłowo zrobić zdjęcie. Jednak pamiętaj o swoim osobistym wyczuciu i nie kieruj się stricte tymi zasadami, bo zasady są po to, aby je łamać. Spraw, by twoje zdjęcie było indywidualne, jedyne w swoim rodzaju, stworzone jedynie przez ciebie, takie, którego nikt inny by nie zrobił, bo nie jest tobą. Dzięki temu będziesz tworzyć osobistą przestrzeń, w której się odnajdziesz i poznasz swoje emocje i odczucia, które towarzyszą w różnych sytuacjach twojego życia. Załóżmy, że jesteś osobą, która nie posiada jeszcze aparatu ani obiektywu. Zaczynamy od samego początku. Może dobrze jest zacząć od samego początku, jeśli nawet jesteś zawodowym fotografem, przypomnieć sobie, jakie były twoje początki. Ja robiłem zdjęcia wszystkiemu i szukałem okazji do stworzenia czegoś więcej. Aparat nie odrywał mi się od rąk. Pamiętam już od najmłodszych lat, jak sklejałem filmy, czy to ze zdjęć, czy z moich bardzo amatorskich nagrań. Lubiłem to. Robienie zdjęć sprawiało radość i wzmacniało moją twórczość. Widziałem w tym coś więcej. To, na co patrzę, zatrzymuję w czasie i materializuję na czym później pracuję, czy to w programie graficznym, czy filmowym. Tworzę z tym co chcę i jak chcę. Siedziałem po nocach, aby stworzyć coś, co siedziało w mojej głowie. A gdy już to wypuściłem na zewnątrz, oglądałem z milion razy ciesząc się, że mi się udało. Każdy z nas zna taką osobę, która non stop chodzi z aparatem w dłoniach. Jedni to kochają, inni po prostu lubią. Ja to pokochałem, a moja miłość do fotografii staje się jeszcze bardziej i bardziej, poznając dzięki niej samego siebie. I to co mogę zrobić z moim pomysłem, który mam w głowie, daje mi niezwykłą frajdę. Bardzo miło się wspomina początki, czyż nie? Mam nadzieję, że w drodze, którą tutaj przedstawię, Znajdziesz coś nowego i ciekawego, co później wykorzystasz w swoich projektach. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja jestem tego zdania, że najlepiej uczyć się na błędach, najpierw kogoś innego, później na swoich, a swoją wiedzę powtarzać raz po raz. Jeśli jest to sposób na zwiększenie efektywności naszej pracy, to czemu z tego nie skorzystać? Czemu nie uczyć się od innych? To zaoszczędzony czas, który jest dla nas tak ważny, przedstawię tutaj kilka zasad fotografii. Jeśli ich nie znasz, to jak najszybciej musisz je poznać, a jeśli je znasz, to warto sobie je sobie przypomnieć i wprowadzić do nich coś nowego i unikalnego. Rozdział trzeci. Podstawa i fundament fotografii. Czas otwarcia migawki, czyli czas naświetlania. Jest to mignięcie, czyli czas w jakim tempie jest robione zdjęcie przez migawkę aparatu. Gdy wciskasz przycisk, aby zrobić zdjęcie, to czas między wciśnięciem przycisku, a zakończeniem zrobienia zdjęcia przez aparat. Można ten czas ustawiać tak jak chcemy. Im większą wartość ustawimy np. jedna tysięczna część sekundy, zdjęcie zrobi się bardzo szybko i będzie ciemniejsze, niż ustawiając czas na dłuższy np. Na pół sekundy, zdjęcie wtedy zrobi się wolniej i będzie jaśniejsze w warunkach słabego oświetlenia. Jest taki moment, który chcemy zatrzymać na dłuższą chwilę. Pierwsze spotkanie z dziewczyną lub chłopakiem, nasze dzieciństwo. Te cudowne momenty, do których miło wracamy w każdej wolnej chwili. Gdy udało nam się coś, do czego dążyliśmy przez długi okres czasu. Chcemy utrzymać ten moment jak najdłużej, wspominać go, by móc uwolnić emocje, którą wtedy przeżywaliśmy. Jest to niezwykłe. Moment, mignięcie, które staje się częścią naszego życia, którego nie chcemy przegapić. Jednak często tak się zdarza, że nie dostrzegamy tej chwili, przez co później bardzo żałujemy. Żałujemy tego, że nie spędzaliśmy więcej czasu z rodzicami, ze znajomymi, którzy byli przy nas. Ten moment jest bardzo ważny, bo gdy miną lata, cudownie jest usiąść i powspominać to wszystko. Dlatego zawsze warto dostrzegać otaczającą nas rzeczywistość w sposób, który daje wewnętrzną radość. Szczegóły, które pojawiają się w naszej szarej codzienności, dodają piękna i wartości. Tą opcją, czasem otwarcia migawki, można robić ciekawe efekty. Przy jednej tysięcznej można zamrażać ruch na przykład sportowca w locie lub spadającą kroplę wody. Przy dłuższym czasie, naświetlania pół sekundy, możemy osiągnąć efekt smug świetlnych lub jednolitą spływającą wodę z wodospadu. Dostrzegajmy takie rzeczy, a nasz otaczający świat diametralnie się zmieni na piękniejszy. Czy zdjęcie, na którym jesteś, odzwierciedla Twoją twarz tak samo jak w rzeczywistości? Czy jednak nie masz wrażenia, że Ciebie zniekształca? To dzięki ogniskowej możemy sprawić, aby nasza twarz wyglądała tak, jak chcemy. Często widzimy obiektyw i zastanawiamy się, co te cyferki oznaczają: 12, 35 lub 100 mm. Jest to ogniskowa obiektywu czyli, tak jakby zoom. Im mniejsza liczba, tym szerszy widok. 8 mm to rybie oko, a 230 to zoom. Tym obiektywem z dalszej odległości zobaczymy sąsiada wyglądającego przez okno swojego domu w węższym kadrze, lub zrobimy zdjęcie lecącego samolotu z bliska. Robiąc zdjęcie szerokim obiektywem, np. 12 mm, gdybym podszedł bardzo blisko twarzy i zrobił zdjęcie, zniekształciłoby ją. Jednak gdybym odszedł parę metrów od modelki, z innym dłuższym obiektywem twarz na zdjęciu byłaby dużo mniej zniekształcona. Bardziej wyraźna i bliższa temu, jaka jest w rzeczywistości. Dlatego czasami mówi się na 50 i 85 mm, że są to obiektywy portretowe. Choć niektórzy twierdzą, że to pojęcie powinno zaczynać się od 135 mm. Wszystko jednak zależy od wizji fotografa i modelki. Zadanie szóste: Wybierz temat i zrób zdjęcie szerokim obiektywem, a następnie wąskim obiektywem. Chciałbym, aby temat na zdjęciu był umiejscowiony w tym samym miejscu w kadrze na obydwu fotografiach. Wskazówka: podejdź bliżej i dalej. Zakup aparatu? Gdy kupuję nowy sprzęt fotograficzny, otwieram się na nowe. Otwieram się na naukę, na czytanie, słuchanie, patrzenie i przyswajanie wiedzy, co dany sprzęt wniesie do mojego warsztatu fotograficznego, który jest bogaty na tyle, na ile zdobędę nowej wiedzy. Poświęcam temu czas i się uczę. Warto dowiadywać się coraz to czegoś nowego. Daje to poczucie spełnienia. Dzięki temu nie wypalam się robieniem zdjęć i uczę się dzięki temu wytrwałości. A mój cel jest ciągle przed moimi oczami. Trzeba mieć kierunek w życiu, aby się spełniać w tym, co się robi. Ja od zawsze wiedziałem, co chcę robić. Czasami to było nierealne, czasami przychodziła rzeczywistość, aby nie żyć marzeniami, ale w końcu zdecydowałem już na 100%, że idę w tym kierunku. Postawiłem wszystko na jedną kartę, a gdyby się nie udało. Nachodziły takie myśli. Trudno spróbuję jeszcze raz lub czegoś innego. Z upływem lat kupowałem sprzęt fotograficzny w miarę moich finansowych możliwości. Pracowałem to tu, to tam, i w momencie, gdy znajomi kończyli studia, słyszałem od nich, że nie wiedzą, co mają w życiu robić. Pomyślałem sobie: Jak to nie wiedzą? A takich ludzi jest Multum. Dla mnie to było normalne, że gdy lubisz coś robić, to po prostu to robisz i w tym kierunku idziesz. Było to D dla mnie, jakby czymś oczywistym, że robisz to, co sobie kiedyś wyznaczyłeś i konsekwentnie idziesz w wyznaczonym kierunku, aby to osiągnąć. Problem jednak tkwił w tym, że na samym początku musisz wybrać, co chcesz robić inaczej, to inni wybiorą za ciebie. Wiadomo, że można sobie wybrać jakieś nierealne rzeczy, tak jak w dzieciństwie dzieci chcą być astronautą, prezydentem czy aktorem, ale przecież to nie są nierealne marzenia. Czy gdy byłeś dzieckiem, marzyłeś, aby zostać kasjerem? Oczywiście, nikomu nie ujmując, sam miałem najróżniejsze prace, które pozwalały mi zarobić i odłożyć na przyszłe cele. Zostaliśmy stworzeni do wielkich rzeczy, a to, że nie umiemy tego wykorzystać i konsekwentnie dążyć za marzeniem i się określić, podjąć dezycję i dokonać wyboru, to już inna para kaloszy. Dużo ludzi jest przyzwyczajonych, aby to inni decydowali za nich. To dlatego są doradcy w sklepach z elektroniką. Podsunący i stary produkt, za który będą mieli premię, a ty sobie pomyślisz, że doradca musi się znać i kupisz. Każdy ma wybór i drogę, którą może podążać. Ale jak wybrać mądrze? Czy jak wybiorę to, a tego nie wybiorę to będzie lepiej, a może gorzej? I koło się zamyka, tu czy tu. Nigdy nie będziesz pewny swego wyboru. Zawsze będzie jakieś ale. Ale stojąc w miejscu, cofasz się, bo nie idziesz naprzód. Tak naprawdę, widząc skrzyżowanie. I zastanawiając się, którą drogą pojechać tym samym, tamujesz ruch. Jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. W najgorszym przypadku wrócisz do punktu początkowego i zaczniesz od nowa, ale prawdopodobieństwo to zdarza się jeden na sto. Ja jestem człowiekiem wierzącym, co bardzo pomaga w takich decyzjach. Kiedyś byłem w podobnym przypadku w sferze prywatnej. W pewnym momencie podeszła do mnie osoba i powiedziała: Jakąkolwiek drogę wybierzesz, Bóg będzie ci błogosławił. Oznaczało to tyle tylko, że cokolwiek wybiorę, będzie dla mnie dobre. Więc nie wahałem się już dłużej i podjąłem decyzję. Musimy wiedzieć, co chcemy fotografować: czy to będą ludzie, zwierzęta, przedmioty, pejzaże. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak się ukierunkować i jaki sprzęt zakupić do naszej pracy. Dużo osób najpierw kupuje tani aparat, a dopiero później wiedzą, jakie zdjęcia chcą robić to też jest jakieś rozwiązanie. Dobrą nauką jest robienie codziennie przez rok kilka fotek. Nawet jest taki projekt w internecie, na którym można wstawiać codziennie fotografie. To uczy otwartości umysłu, a przede wszystkim z pewnością zauważysz swój progres na zdjęciach. Nie ma wątpliwości, że zaczynając swoją przygodę z fotografią, lubisz fotografować. Czy to komórką, czy też innym narzędziem do uwieczniania chwil, i z pewnością jeszcze nie jesteś pewny, co chciałbyś fotografować. Aparat jest takim komputerem, bez monitora, tak jakby obiektywu, czyli mając sam komputer, wiele nie zdziałamy, bo nie będziemy widzieć. Do komputera możemy podłączyć różne monitory, tak samo jak do naszej lustrzanki. Pierwszym obiektywem, z którym z pewnością wszyscy się spotkali, jest obiektyw potocznie nazywany kitowym. Mówi on o podstawowym obiektywie, dołączanym często do lustrzanek, lecz aby zrozumieć, na czym polega wybór dobrego obiektywu, musimy zaznajomić się z pojęciem zwanym przysłoną. Przysłona zasada. Im większy numer przysłony, tym większy pomiar ostrości i ciemniejszy obrazek. Kierując się tą zasadą, wybór obiektywu jest prosty. Obiektyw kitowy zazwyczaj ma minimalną przysłonę 5.6 przez co świat, który on widzi, będzie nieco ciemniejszy niż przy przysłonie 1.4, która odbierze więcej wpadającego światła i pokaże jaśniejszy obrazek. 5.6 ma większą głębię ostrości Czyli obszar, w którym obrazek jest ostry, np. przy fotografii portretowej, 5.6 cała twarz będzie ostra, a tło rozmazane. Przy przysłonie 1.4 będzie ostre tylko oko, a nos rozmazany. Dzięki tej wiedzy wybierzemy dobry obiektyw, który spełni nasze oczekiwania. Wyobraźmy sobie teraz, że patrzysz na świat przez obiektyw, w którym przysłona ma wartość 1.4, w którym musisz wybrać i wyostrzyć to, co chcesz pokazać na zdjęciu. Tym obiektywem nie możesz zrobić zdjęcia, gdzie wszystko jest ostre. Chyba, że otworzysz maksymalnie przysłonę do 22, wtedy będziesz miał wszystko ostre. Zadanie siódme. Wybierz jeden temat, który chcesz pokazać. Może to być na przykład oko i zrób temu zdjęcie. Następnie zrób to samo zdjęcie, ustawiając ostrość na tło. Zobaczysz, że automatycznie nasz wzrok pokieruje się tam, gdzie jest ostrość. Żadna nowość. Ale dzięki temu możemy sterować okiem widza. Na to, gdzie ma patrzeć i co dostrzegać. Możemy mu niewerbalnie powiedzieć, że na jeden temat warto zwracać uwagę, a na drugi, nieostry niekoniecznie. Kierunkuj swój wzrok przez aparat tak, aby każdy chciał spojrzeć w to samo miejsce, gdzie ty patrzysz. Podsumowanie. Przysłona 5 i 6 pokaże większą głębię ostrości i ciemniejszy obrazek, zaś przysłona 1,4 Pokażę mniejszą głębię ostrości i jaśniejszy obrazek. Kierunek. W jakim kierunku patrzysz? Na co jest ukierunkowany twój wzrok? Gdy powiem ci, że kiedy popatrzysz przez okno, nie zobaczysz różowego słonia, to czy w tej chwili nie wyobraziłeś sobie różowego słonika za oknem? To, co chcesz pokazać na zdjęciu, jest ukierunkowane tak, jak myślisz, i tym samym wywołujesz tą myśl u oglądającego. Jeśli wspomnisz na nim o czymkolwiek, to druga osoba już o tym myśli. Otwierasz jej szufladkę, która nakierunkowuje wzrok obserwatora. To gdzie ustawisz ostrość, tam będzie kierunek patrzenia. Można to wykorzystać w sposób, jaki tylko chcesz, i przydaje się nie tylko w robieniu zdjęć, ale także w rozmowie z drugim człowiekiem. To, o czym mówię, wprowadza w drugiej osobie myśli, skojarzenia, wyobrażenia i ustawia ostrość, w jakim kierunku chcemy, aby patrzyła. Można to wykorzystać na sesji fotograficznej, aby wprowadzić miłą atmosferę. Trzeba wspomnieć o rzeczach ciekawych, przyjemnych, odnosić się do miłych wspomnień, które wprowadzają miłe odczucia. Jednak chciałbym, abyśmy jako fotografowie otwierali przysłonę, bo wtedy więcej rzeczy jest rozmazanych, ale tym samym jeden temat ostry. Tym samym więcej elementów mogę dostrzec i pokierować nimi tak, aby wzrok widza był ukierunkowany. Ważne jest, aby na zdjęciu były widoczne emocje, bo nie ma nic gorszego jak suche zdjęcie, które przedstawia coś zewnętrznego co nie ma głębi i przekazu, a tego chcielibyśmy uniknąć. ISO. Gdy widzimy stare fotografie naszych dziadków, czarno-białe, z efektem sepi, często towarzyszą im widoczne małe czarne kropki. I nikt nie ma wątpliwości, że taki efekt na dawnych zdjęciach nikomu nie przeszkadza. Może on być spowodowany na przykład upływem czasu. Jednak problem robi się, gdy ten szum widoczny jest na naszych eleganckich i nowoczesnych zdjęciach. Tak więc, od czego ten szum zależy i jak go niwelować? W naszym aparacie oprócz opcji czasu naświetlenia i przysłony jest jeszcze taka opcja jak ISO, czyli czułość matrycy. To tymi trzema ustawieniami operujemy, aby uzyskać oczekiwany efekt. Im mniejsza wartość, tym mniejszy szum na zdjęciu, a obraz jest ciemniejszy, niż gdybyśmy ustawili większą wartość, wtedy zwiększa się szum, a obraz jest jaśniejszy w ciemniejszych warunkach oświetleniowych. Kiedy jestem na zewnątrz, a słońce świeci bardzo mocno, ustawię ISO na 100, gdy jednak jest już wieczór i moje światło żarówkowe w domu nie wystarcza, aby doświetlić daną scenę, zwiększam ISO na przykład do 6400. Zazwyczaj zdjęcie dobrze wygląda do ISO 400, przy większych wartościach zaczynają się szumy. Podsumowując, czasami trzeba samemu wybrać, czy chcemy jaśniejszy obrazek z większą liczbą widocznych szumów w kadrze. Czy jednak ciemniejszy i w postprodukcji rozjaśnimy nasze ujęcie? Balans bieli WB. Czy da się ładnie pokolorować zdjęcie bez programu graficznego? Niektórzy mówią, że dobry fotograf to ten, który robi od razu dobre zdjęcie bez żadnych Photoshopów. Jednak nawet profesjonaliści z najlepszym sprzętem korzystają z obróbki graficznej. Dzięki niej można lepiej odwzorować rzeczywistość lub tą, którą mamy w głowie czyli nasz pomysł. Czasami jest to efekt mało widoczny. Także patrząc na zdjęcie takiej osoby, powiemy, że jest to real photo, czyli takie prawdziwe zdjęcie prosto z puszki. Na tym właśnie to polega przy kolorowaniu ujęć, aby odzwierciedlały jak najlepiej rzeczywistość. Czasem jednak warto jest dodać coś od siebie. Z pewnością każdy z nas zna osobę, która podkolorowuje rzeczywistość, i nikt nie ma wątpliwości, że na zdjęciach też się ją upiększa, a Instagramowe filtry, kto ich nie zna. Każdy w aparacie ma taką funkcję jak balans bieli, światło dzienne, żarówkowe lub nastawa własna. Każdy chce wyglądać pięknie, a samokrytyka i opinia innych osób robi swoje. Paradoksalnie, każdy wygląda pięknie, tylko jest przytłaczany tonami wiadomości z mediów, które niewerbalnie mówią, że gdy kupisz kosmetyk naszej firmy, będziesz zniewalający i każdy będzie ci zazdrościł. Reklama dźwignią handlu. Jednak trzeba zrozumieć i doświadczyć tego, że to, jaki jesteś, to tworzy ciebie pięknym, oryginalnym i jedynym w swoim rodzaju, bo innej takiej osoby nie ma na całej kuli ziemskiej. Moja wartość jest w moim obiektywie ostra i kolorowa. Nawet gdy ktoś nas nie wyostrzy, nałoży na nasz obiektyw filtr, co zmieni całość naszego zdjęcia. Czasem to może pomóc, dobra rada właściwie wykorzystana. Czasem jednak wskazówka drugiej osoby może stworzyć wręcz odwrotny skutek. To, jaki jestem, jakie mam wartości i postrzeganie tego świata. Stawia to przede mną ogrom możliwości. Mogę robić, co chcę, bo gdy chcę się przypodobać innym ludziom, czuję presję otoczenia. Z pewnością się z tym spotkałeś. Jednak chciałbym, abyś to ty wywoływał tą dobrą presję w otoczeniu, w którym przebywasz. Abyś to ty stawiał sobie wyzwania, sam sobie, nie nikt inny. Abyś był jak marker, który rysuje po kartce kreskę, którą inni ludzie oglądają, lub jak korektor, który przyznaje się do błędów i umie je naprawić. Chciałbym, żebyś to ty mówił, co i jak masz robić. Ludzie mają predyspozycję do kierowania innymi, gdy nawet ich życie nie jest dobrze ukierunkowane. Być wytrwałym w dążeniu do tego, czego się pragnie i ukierunkowywać swoje życie. Ja mam pragnienie, aby każdy z nas Abyś ty co czytasz tą książkę sam postawił sobie cele i je wykonywał małymi kroczkami bo to jest klucz do sukcesu być ostrym przy ludziach nieostrych i zamazanych aby to o tobie mówiono i ciebie wyostrzał obiektyw abyś to ty rysował na kartce to co inni oglądają nie jest to pozerstwo ani wywyższanie się jest to pokazywanie tego jaki naprawdę jesteś w swoim wnętrzu to jak żyje tylko ode mnie zależy a czy wykorzystam swój temperament do robienia tego czego pragnę Dostawania się coraz to coraz lepszym w tym, co robię, coraz to lepszym w relacji z dziewczyną i rodziną. I czy to, jak dostrzegam świat, teraz nie jest wyimaginowanym moim spojrzeniem na rzeczywistość? Czy nie boję się konfrontacji z rzeczywistością tak, aby dostrzegać ją w prawdziwych kolorach? Balans bieli. Co znaczą te wartości? Z pewnością zauważyłeś, że zmieniając to ustawienie, zmienisz kolor, który jest wykrywany z zewnątrz aparatu. Światło, które wpada do naszej puszki, ma różne wartości, które opracował William Thomson, Lord Kelvin, na którego cześć nazwano skalę i jednostkę temperatury. Gdy wyszedłeś na zewnątrz z psem i chcesz mu zrobić parę fotek, ustawiasz wtedy światło dzienne. Jednak gdy twój pupil już się wybiega i wracasz do domu, nie wytrzymasz, aby nie zrobić selfie ze swoim pupilem, lecz niestety w domu jest bardzo ciemno. Zapalasz światło, aby zrobiło się troszkę jaśniej. Ustawisz wtedy w aparacie światło żarówkowe. Dzięki temu aparat wykryje, że takie światło do niego wpada i zrobi ładne zdjęcie dobierając kolory pod daną scenę. W towarzystwie czujesz się luźno i nie będziesz się zachowywać tak jak na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej o pracę. Na rozmowie musisz pokazać wszystkie swoje najlepsze strony. Podobnie gdy siedzisz w ekskluzywnej restauracji, gdzie wszystkie sztućce są oddzielnie do innego dania. Nie będziesz przecież tam kroił mięsa widelcem, jak to często robisz w domu. Podobnie trzeba ustawiać światło, czyli balans bieli pod dane miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Czy to będzie światło żarówkowe, dzienne czy pochmurne. Można również nastawić światło według swoich upodobań dzięki opcji takiej jak nastawa własna. Jak to działa? Tak jak drukarka drukuje trzema kolorami RGB, Red Green Blue, tak samo działa balans bieli. Nakłada na obraz kolor, który odpowiada danej scenie. Dzięki temu mam biały kolor nie jako żółty. Przy ustawianiu ręcznego balansu najlepiej nakierować aparat na coś białego. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie wartości ustawić, kierując się białym kolorem. Blenda. Blenda odbija światło i nakierunkowuje je tam, gdzie chcemy. Jako blendy mogę użyć np. styropianu, białej kartki z papieru, białej ściany lub kupić specjalnie przygotowaną do tego zadania blendę. Zauważyłeś już z pewnością, że ciągle wspominam w tej książce o nakierunkowaniu wzroku, czy to naszego myślenia o danym aspekcie, o którym akurat mówimy. Jest to bardzo ważne, bo gdy źle nakierunkuję moje myślenie, to za parę lat mogę znaleźć się w zupełnie w innym miejscu, niż sobie planowałem. Choć nie zawsze wychodzi to, co planujemy, to kierunek patrzenia i słuchania jest bardzo ważny, względem naszego myślenia. Czasem nakierunkowujemy światło na coś, co się wyróżnia. Co chcemy pokazać i jak najpełniej uwydatnić, aby inni zobaczyli, jacy to jesteśmy cudowni. Wyobraź sobie teraz scenę w teatrze, gdzie odgrywa się sztuka. Gdy światło punktowe pada na daną rzecz, kieruje tam wzrok widza, a tym samym widz nie patrzy na tło, czyli na niepodświetlony fragment. Co tam się ukrywa? Co w tobie jest warte uwagi? Co podświetlasz, aby inni zauważyli, a co ukrywasz? Czasami wolę skierować światło na rzecz wręcz małostkową, aby nie pokazywać dużego problemu, który jest we mnie. Być może boję się stanięcia twarzą w twarz z moim kłopotem i uciekam do tych mniejszych problemików, jakimi jest na przykład niepozmywanie naczyń, nie sprzątniecie w pokoju, czy po prostu unikanie obowiązku, jaki akurat powinienem wykonać. Może to być również strach przed odepchnięciem. Nie podejdę do dziewczyny, bo boję się odrzucenia. I wtedy usprawiedliwiam się najróżniejszymi rzeczami, podświetlam je, aby uniknąć podejścia. Jeśli jesteś facetem, to wiesz, o czym mówię, a jeśli dziewczyną, to z pewnością miałaś kłopot, aby powiedzieć swoje zdanie publicznie lub przy znajomych i usprawiedliwiałaś się na najróżniejsze sposoby. Podświetlałaś wtedy te miejsca, które ukrywały twój lęk słabość, jak to mocno brzmi. Moim zdaniem w słabości jest piękno, w słabości jest doskonałość. Moc w słabości się doskonali. To dzięki niej można się rozwijać. Chciałbym, aby każdy się rozwijał i podświetlał te miejsca w swoim życiu, które nie tylko są warte pokazania, ale aby się nie bał tych zranionych, bolących, bo paradoksalnie gdy wychodzą one na światło dzienne, goją się, niż gdyby siedziały ukryte w środku tylko w jednym świecie moim. Podświadomie widzę, że pokazanie tych miejsc często miało inny obraz w mojej głowie, niż w rzeczywistości. Moja sytuacja z dzieciństwa, którą mocno przeżywałem, może dalej przeżywam, stwarza we mnie zakłopotanie, przez co teraz nie mogę się odnaleźć w danej sytuacji społecznej, boję się, że coś zepsuje, że coś się nie uda. Jednak robienie tej rzeczy na nowo pokaże, że to fikcja, jaką opowiedziałem sobie w głowie. Gdyby spytać drugą osobę, która wtedy była przy tobie w tej samej sytuacji, powiedziałaby, że to wszystko, o czym mówisz, widzi zupełnie inaczej. Zdziwiłbyś się, jak bardzo. Odkopując jakąś sytuację z przeszłości, można pomylić bardzo dużo aspektów: kolor bluzki, osoby, miejsce i dopowiedzieć sobie najróżniejsze historie, w które jesteśmy w stanie uwierzyć, a które nigdy się nie wydarzyły. Doświetlenie blendą zależy od sytuacji i miejsca. Czasami jest to odbicie światła, jednak może okazać się, że odbite światło jest za mocne, wtedy je zmiękczamy. Domowym, dobrym i tanim sposobem, który sam kiedyś stosowałem, jest zastosowanie kalki technicznej. Daje ona niesamowite efekt. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego audiobooka o psychologii fotografii i jej podstawach. Mam nadzieję, że znaleźliście tu wartościowe informacje i inspirujące treści. Wasze wsparcie jest de, dla mnie niezmiernie ważne. Dlatego zachęcam do subskrybowania mojego kanału na YouTube, gdzie znajdziesz więcej treści związanych z fotografią, psychologią obrazu oraz wiele praktycznych wskazówek. Wasze opinie i sugestie są dla mnie niezwykle cenne. Dlatego również zachęcam do dzielenia się nimi w komentarzach pod tym audiobookiem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Miłego tworzenia, trzymajcie się!